Zamieszkałem w mieście. Takie coś mnie spotkało na samym starcie, więc po prostu wam puszczę to. I zaczniemy. Podejrzani ludzie chodzą nocami po ulicach i tylko czekają, by poderżnąć mi gardło. Może powinieneś o tym powiedzieć straży. Rozmawiałem już z Araxos, ale wzięli mnie tam za jakiegoś wariata. Ale ty jesteś normalny. Pomożesz mi. Weź moje grzyby i zaopiekuj się nimi. Ja odchodzę. Co takiego? Nie ufaj nikomu. A niech to. Trzeba wiać. Dobra, witam, witam. Halo, halo, cześć widzowie. Takim akcentem sobie zaczynamy dzisiejszy odcinek. Możecie zostawić lajka i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na samym starcie. A jesteście tu z poradnika, bo szukaliście czegoś, to tak się możecie odwdzięczyć, chociaż lajka, followa, zostawić subskrypcję. A za dużo tu postaci gada i się nie mogę skupić. To co miałem powiedzieć od poprzedniego odcinka, to że zobaczyłem sobie poprzedni odcinek i miałem wrażenie, że wyszedł kurwa tragicznie. Widzicie, co się okazało? Dokładnie tak jak mówiłem. Jeżeli się na tym nie skupiam, tylko se gram, to jakimś cudem kurwa wyszedł o wiele lepszy, mam wrażenie. I no nie wiem, dziwne to jest. Ale to pewnie wynika z tego, że ja lubię wychodzić też ze swojego jakby takiego comfort zone'u, a powoli takie nagrywanie codziennie, gadanie do widzów staje się takim comfort zone'em moim i po prostu tu siadam, nieważne co się stanie. A tą rozmowę już odbyliśmy, więc ja bym ją po prostu skipnął. Powoli takie... Jesteśmy do sedna? Dobra, tak jak zrobiliśmy poprzednio. Więc takie siedzenie i gadanie tutaj i nagrywanie to się staje takim normalką dla mnie, dlatego nie wychodzę z comfort zone'u i mam wrażenie, że te odcinki nie są dobre, a to chuj prawda jest. I tyle widzowie, mam do powiedzenia na samym starcie, a dzisiaj zostaniemy tak zwanym czeladnikiem chyba, o ile się nie mylę. A tu jakieś dymy? Nie, ale a ty kim jesteś? Podróżnikiem, ale masz koch zbroję. Mam taką samą, pozdrawiam serdecznie. Frida, słuchaj. Chcę zostać twoim. Tak, czeladnik to się nazywa. Bardzo dobrze. Lepszej posady w mieście ci nie dadzą. Pamiętaj, zdajesz sobie sprawę. Dobra, to już gadaliśmy. W poprzednim odcinku, jeżeli nie widziałeś, to możesz tam. Co ty pierdolisz? Kurwa, no jestem w 15 przestępstw. Zamieszany niestety. Jest to informacja tak zwana nienależąca do dobrych, ale dobra. Nienależący do dobrych, ale dobra. Idziemy załatwić tą sprawę, słuchaj. Damy po łapie. Nie, już ci nie dam. Za każdym razem ci daję. Za każdym razem mnie pytasz. Dojdź mnie kurwa jak w Matrixie maszyny. Ale bez spoilerów w sumie. Nie widziałeś Matrixa, to i tak chyba nie będziesz wiedział, o co mi chodzi, więc chuj. A jak widziałeś, no to było giga koks nawiązanko na samym starcie, proste. Idziemy załatwić, rozumiem, że dowódcę spotkamy tutaj, więc witam serdecznie. Ty raczej nie wyglądasz na dowódcę, nie? Wiadomo, że ten szef i to tutaj to jest dowódca. Słuchaj, Oktaw. No nie, raczej ja bym chciał odebrać nagrodę za siebie, bo jestem przestępcą. Co słychać? Nie mam czasu na... No ale to jak? To ja muszę przecież załatwić to ze tego, szefem Straży Miejskiej. Ty szef Straży Miejskiej? Gdzie wy macie kurwa szefa? Ktoś mi powie, gdzie tu się znajduje szef Straży Miejskiej? Bo muszę zostać kurwa mać czeladnikiem. Ty, ostatnio jak tu wchodziłem, to on mi tutaj przeciął drogę i powiedział, nie ma takiego wchodzenia. Ale widzę, że teraz jest pusto. A na pewno są tu jakieś super rzeczy, jak na przykład krótki miecz, no i kuferek. Szybki save. Tym razem chyba te szybkie save'y są szybkie. Nawet jak wywaliło mi grę, będzie szybki? Będzie szybki? Szybki save? Jest to szybki save. Prawo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, no i wszystko. Prawo i wszystko. Nowa partia polityczna. Prawo i wszystko. Dobra. Nie no, ja mam takie wrażenie, że ja pierdolę takie głupoty na tych odcinkach, że to jest chuj. A te odcinki najśmieszniejsze se wychodzą, bo te se takie luźne wychodzą, jak se siedzę i se gadam głupoty. Czego ty tam szukałeś? Ja? A przestań. Nic.
Idziemy załatwić sprawę z szefem, ten wkurwiony coś ćwiczy. Ej, ty. Słuchaj, gdzie wy macie do kurwy jebanej szefa? Czy szef jest tam? Ja wiem, gdzie może być szef. A wiecie, że tu może być też skrzynka? To co, nie okraść dla widza? Oczywiście, że szybki save. Nie wiem dlaczego za każdym razem mi się kurwa szybki save kojarzy z jakimś kurwa szybkim Billim. Kim był szybki Billy? Może, o kurwa, jak się okaże, że szybki Billy to jakaś bardzo zła postać. No, oczywiście, że już tu byłem. A szybki Billy to jakiś kurwa morderca, ja tak teraz gadam. I powiem. I plus 18 i kanał z 300 wyświetleń dziennie poszło. 3 wyświetlenia znowu. A YouTube se tak czasem lubi upierdolić. Warto tego nie spierdolić, póki jestem na fali. Może, no dobra, w palce. Ale przynajmniej dryfuję kurwa jakoś. Trzymam, przynajmniej nie utonęłem. Ty, no jak ty już nie jesteś ja szefem. Z bezdomnymi uchodźcami w slumsach, to jedno. Ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy króla, to musisz stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Jeśli cię za to nie ukarze, wkrótce wszyscy będą robili, co tylko przyjdzie im do głowy. A więc musisz zapłacić odpowiednią grzywnę i sprawa pójdzie... Nie, 1000 golda, albo coś takiego. 100 sztuk złota. Serce kurwa z kamienia. Chcę zapłacić. Serce z kamień z serca. Serce z kamienia. W pewnym stopniu poprawi to twoje... Te pierdole. Dobra, dzięki. Tu możemy jeszcze ci podpierdolę regał na książki, żeby przeczytać dla widza. Oczywiście, że tego nie przeczytam, ale jak chcecie, to sobie przeczytajcie. Widzę, że to już książkę gdzieś odkryliśmy, więc jeżeli oglądasz serię od początku, to nie musisz na przykład zatrzymywać i czytać, bo już to zostało przeczytane. Powinieneś wiedzieć. Szybki quiz, co było napisane. Wracamy do Fridy. Tyle. Co jeszcze mogę wam widzowie ciekawego opowiedzieć? Oprócz tego, że mi prąd wypierdala co zbyt często. Pewnie jakieś przesilenia związane z tym. Po pierwsze zima. Jak jest zima, to zimno, więc wszyscy ogrzewają. Więc używałem prąd, ewentualnie drewno, ale też często prąd. Ja na przykład węgiel, ale węgiel taki ekogroszkowy się nazywa. Czyli jestem eko. I nie zużywam aż tak, ale musi podać ekogroszek takim suwakiem, więc zużywam też prąd, plus mam lampki. Co ja pierdolę, chcę czarownikiem zostać. Dogadani? Bardzo dobrze. Lepszej posady w mieście ci nie dadzą. Pamięt, zdajesz sobie sprawę. Coś mi... Póki nie uznam. Jasne, wchodzę w to. Jest jeszcze jedna rzecz. Potrafisz zdjąć skórę ze zwierzyny? Jo. Tak. To najlepsza decyzja, jaką podjąłeś w życiu. Tak? Co właściwie mam robić? Od siedzenia na tyłku i garbowania skór. Mama Lana, jesteś młody. To i pewnie łazisz byle gdzie. Możesz więc po drodze zdobyć skóry jakichś bestii. Zapłacę ci za nie więcej niż ktokolwiek na wyspie. W końcu nikt oprócz mnie tak dobrze nie rozumie, jak poważną sprawą jest myślistwo. Jeśli będziesz chciał, mogę cię też nauczyć wytwarzania łuków. O. Za każdy egzemplarz chętnie ci zapłacę. Tylko przynoś mi różne. Przynosząc mi bez przerwy takie same, rynek się nasyci i w końcu przestaną schodzić. Okej, okay, rozumiem. Mam broń na sprzedaż? Łuki, łuk bukowy, ale ten, nie, bo ja ten łuk mam założony, przynajmniej powinienem mieć, więc raczej nie mam. Czy nauczysz mnie czegoś? Jako, że chcę sprzedawać dostarczaną przez ciebie broni za jak, pokażę ci więc Story. Parę sztuczek łuczarskich, dzięki którym będziesz mógł wytwarzać coś więcej niż patyki przewiązane sznurkiem. Tylko zrób dobry pożytek z tej wiedzy. No właśnie z tej wiedzy to ja bym zrobił lepszy pożytek i nauczył się okradania. Wydaje się to giga koks. No niestety problem jest taki, że w poprzednim odcinku, poza odcinkiem, jeżeli tu, jak tu byłem, to postanowiłem, że świetnym pomysłem będzie sprzedać te wszystkie skóry, więc teraz jest tak zwana dupa. A nie, ja chciałbym się nauczyć kradziejstwa, ale problem jest też taki, że niestety nas nie stać, bym musiał posprzedawać bardzo dużo rzeczy, a nie chcę sprzedawać tych rzeczy, bo kij wie, kiedy one się przydadzą. Jak na przykład teraz by się pewnie przydało wiedzieć
Znaczy mieć te skóry i teraz by ona pewnie zapłaciła jakieś krocie za to. Więc niestety. Niestety, ale z kradziejstwem i nauczeniem się kradziejstwa będziemy jeszcze musieli trochę poczekać. Ja bym chciał zostać jebanym... Nie kupcem, tylko... No z mami chciałbym pracować. Z gildią kupiecką. Ale kupcem raczej nie, ale z gildią kupiecką. Ernesto, czy ty możesz... Ty winnicą jesteś, nie? Winnico, z winnicy jesteś, dobra, pamiętam. Ty jesteś wkurwiona? Jak wróciłam, to połowa rzeczy zniknęła. A może sam sobie coś zabrałeś? Tak czy owak, zadbam o twoją reputację. Możesz mi zaufać. No i kurwa, i z powrotem. I wracamy z powrotem, kurwa, zapłacić grzywnę za przestępstwo. Nie no. No bo muszę mieć chyba czyste konto, tak mi się wydaje. Przynajmniej wypadałoby mieć czyste konto. No, wypadałoby mieć czyste konto, bo jeżeli nie będę miał czystego konta, to wydaje mi się, że czasem... No, w końcu i tak przyjdzie taki moment, kiedy będę musiał mieć to czyste konto. I tak będę musiał zapłacić i tak. Czemu nie teraz? Nie widzę takiego... takiego argumentu, który by za tym przemawiał. No, jakbym miał teraz golda więcej, no to mógłbym, nie wiem, kupić potrzebne rzeczy albo lepszy łuk, ale nawet nie ma tu lepszych łuków, które mógłbym aktualnie założyć, przynajmniej nie widziałem. Na 45% zręczności, więc słuchaj. Dobrze, że przyszedłeś. Jesteś oskarżony o kradzież. Co na to świadkowie? Nie mam zamiaru tolerować takich rzeczy w mieście. O, ja oddać. Żeby odpokutować swoje winy, musisz zapłacić grzywnę. Ile? 50 sztuk złota. Damy radę. Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze, dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy... Ale dobre. Ja pierdolę. Widzowie. Zaraz wam pokażę, co jest na grzale zarzucone. Ale to jest takie smaczne, że to jest... Jocie kręca, giga smakuwa jest. Zaraz pokażę dla widza, bo pewnie ktoś się zastanawia. To dla widza? Dla widza pokażę. Bo później jak napiszecie po roku komentarz, siema, co na grzale. Witaj, młody człowieku. Nie masz może przy sobie drapa? Chyba nie mam nic takiego przy sobie. Jak znajdziesz jakąś drapaczkę, to daj mi znać. To wam pewnie nie powiem, bo już po roku będę miał coś innego na grzale. Ale jest to najlepszy... Coś tam w życiu przepaliłem, płuca już pewnie są tak kurwa czarne, że jakby je wyjąć, to byś się zastanawiał, chłopie, że to są płuca w ogóle. Więc... Więc olejków trochę przepalonych zostało, ale te, co aktualnie jaram, tym szlugiem, który aktualnie mam, no to kurwa tak siada wszystko, to jest wszystko połączone w pięknej harmonii. Polecam Drag S, Drag S czy coś takiego. Drag S czy coś takiego. Rozem polecił dla widza, a to pewnie inny szlug. Bez właściwego klucza nigdy tego nie. A tu stał taki handlowiec chyba. A nie, tu stał. Kim ja tu mogę kurwa porozmawiać, żebyście mnie zatrudnili? Chcę. Słuchaj, potrzebuję roboty. Hej. Z wami wszystkimi gadałem, jak się masz, kurwa? Hej. To jest zapytanie. Szczerze mówiąc, to mnie to nawet nie interesuje, jak się masz. Griff, słuchaj, ty coś masz ciekawego? Nic. Towary masz, czyli nic ciekawego. Znaczy ciekawe pewnie te księgi, ale kurwa i tak się nie nauczę. Znaczy nie nauczę, nie ten. Nie będę miał tyle siana, żeby je kupić. No więc niestety, ale Sadek. Hey. Słuchaj, ty mnie zatrudnisz? Kurwa, no ktoś mnie tu zatrudni do tej jebanej gildii kupieckiej, czy ja tu chodzę w kółko jak debil? Ja do gildii kupieckiej, ja pomóc kurwa. Ja sprawny, ja obywatel, ja jestem wszystko. Ja chcę do tej gildii kupieckiej dołączyć. W misjach to miałem chyba, nie? Przyjęcie do straży miejskiej, oczywiście, że nie. Do straży miejskiej nie dołączamy. My i moi widzowie to sztywne gity. Żadna kurwa straż miejska. Jestem obywatelem miasta, ale żeby zwiększyć swoje szanse na znalezienie Jorna, powinienem dołączyć do którejś z gildii. Prawda, co to ma do zaoferowania Araxos. No to witam.
No właśnie patrzę, kurwa, i niedużo, coś mało gadła TV. Chyba, że to nie oni. Nie, no to oni są. Gildia Kupiecka Araxos. Tak? Chyba tak. Tak? Chyba tak. Ty, no ty mnie nie zatrudnisz. Ty? Tu nikogo nie ma, ale jest giga kufer, więc sobie nie sprawdzę, czy dobre tu mają zamki w tej gildii Araxos. Pewnie, że sprawdzimy, czy zameczki śmigają. Czy można je łatwo otworzyć. Czy trzeba zainwestować. Jak już tu mamy pracować, to trzeba pomóc. Dla ziomów. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, prawo. Okej. Wyjątkowo chujowo poszło mi otwieranie tego. A wytrychów mam z 50, kupiłem dla widzów. Nie, kupiłem dla siebie, żebym kurwa mógł okradać. Żebyś bogaty. Ty no, ktoś mnie tu przyjmie? To ma do zaoferowania. Widzę, że na razie kurwa nic. Ja tu potrzebuję z szefem porozmawiać. No tu, jak tu nie ma szefa, to już nie wiem, gdzie tu jest szef, ale widzę tu z 5 skrzynek, które mógłbym przetestować, czy zameczki śmigają akurat. Nie ma, podtrzymać ci klucz do skrzynki. Opowiadałem wam historię? Pewnie opowiadałem, ale pewnie nie każdy ogląda wszystkie odcinki, więc sprawa wygląda tak, że kiedyś taka pani szła z zakupami, ja byłem w kapturze i w bluzie dresowej i generalnie to ja całkiem duży jestem, może tego nie widać na odcinkach, ale no ja taki, no taki duży chłop jestem. Taki masny zazwyczaj byłem, a teraz to już w ogóle schudłem, to taki jeszcze bardziej maśniu, taki nawet nie masny, tylko taki już... Kurwa, poczekajcie, bo mój mózg nie ogarnia prawo, lewo, prawo, lewo, prawo tej kombinacji. Podchodzę w kapturze, kurwa, taki wielki, wiadomo, że rękawy jeszcze podciągnięte dotąd. Podchodzę do takiej biednej pani, co szła z zakupami, mówię, jeszcze tak za plecy podchodzę do niej, mówię, tak, pomóc z zakupami? A ona, chłop, przerażona, kurwa, patrzy na mnie, co się dzieje, mówi, nie. Ja mówię, no dobra. I taka dziwna reakcja z niej była z tego. I dopiero kurwa po jakichś 20 minutach się zorientowałem, że wyglądało to podejrzanie, ty. Czy trzymać zakupki? Że wyglądało 100% jakby chciałbym ojebać zakupów. No proszę, szef. Dobra, nie wiem kurwa. Ktoś mi powie, jak mam do tej gildii Araxos kurwa dołączyć, jak to z... Wy macie jakiegoś szefa w tej gildii Araxos? Ktokolwiek? Ktoś tu musi być kurwa szefem, ktoś tu musi szefować, wydawać rozkazy, zatrudniać nowych członków, ktokolwiek, ej, najemnik, może ty mi coś powiesz. Co powinienem zrobić, by dołączyć do najemnika? No. Przede wszystkim zgłoś się do Lorenzo. On ci wszystko wyjaśni. No i wszystko. Będziesz musiał nam udowodnić, że na coś się przydasz. Wszystko, tylko nie będzie z kurwa Lorenzo. Opowiedz mi o Lorenzo. Nie znam drugiej osoby z taką głową do interesów jak on. Utrata floty bardzo nas zabolała i tylko dzięki niemu gildia jeszcze istnieje. Rozumiem, to się mogę jeszcze to spytać. Co możesz mi powiedzieć o najemnikach gildii? Wbrew niektórym opiniom, nie zajmujemy się tylko ochroną kupców czy tropieniem zwierzyny. Mamy też sporo mniejszych robótek. Jeśli na rynku jest jakaś luka, wypełniamy ją. Spójrz chociażby na Otmara. Kiedy na wyspę zaczęło przybywać coraz więcej obcych, kazał swoim chłopcom ich oprowadzać po mieście za parę drobnych. Dobra, wszystko wiem i chyba wiem, gdzie się znajduje w ogóle Lorenzo. Przynajmniej według filmiku, który właśnie aktualnie oglądam, no Spartana. Lorenzo powinien znajdować się w miejscu, w którym już byliśmy. Tak? Nie? Nie wiem. Zatrzymię wam i po prostu jak tam znajdę tego Lorenzo, to wam otrzymię. On gdzieś tutaj, kurwa, podobno jest. Dobra, według moich ludzi, Lorenzo znajduje się tutaj. W sumie faktycznie mógł się tutaj znajdować, my byliśmy tylko po prawej stronie. Tutaj akurat nie chodziłem, więc gdzieś tutaj powinien być ten Lorenzo. Tam widzę, kurwa, jest składzik, jest ekipa. Jest Rudy. Wyskakujesz z mieszka, Rudy. Wyskakujesz z kufra. Chyba nie, bo patrzysz. No nic, to tym razem ci odpuszczę. Chociaż mógłbym się tu na Spartana kimnąć i wtedy wpierdolić mu się i ukraść to, ale
Ale myślę, że oczywiście, że to zrobię, jak ja już tu widzę złoty świecznik, to już mnie kurwa nosi ręczka. Lorenzo, słuchaj, ty jesteś szefem. Ej, kim jesteś? Jestem zarządcą gildii kupieckiej. Wybacz, ale jeśli to wszystko, to muszę wracać do pracy. Możemy pogadać o interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Planujesz zostać kupcem? Chwilowo jestem pośrednikiem. Tomas chciałby nawiązać współpracę z gildią kupiecką. Wprowadza na rynek nowe piwo, mrocznego paladyna. Wiem, słyszałem o tym. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że w pewnym momencie się z nami skontaktuje. Co to za piwo? Proszę, weź jedno. To całkiem nowa receptura. Tomas wymyślił nowy sposób przygotowania słodu, dzięki któremu piwo nabiera ciemnej barwy. Spróbuj, jaki ma ciekawy smak. Sprawdź też, jak pachnie. Wyborne. Naprawdę. Dawno nie piłem nic tak smacznego. A szczerze mówiąc, jestem miłośnikiem. Cześć, chłopie, Arnolda spróbował. Cholera, to jest dopiero. Przerzucę się na podniebienie. Słuchaj, chętnie bym się zgodził na współpracę, Janka. Ale mamy podpisane kontrakty, między innymi z Ernesto. Chciałem powiedzieć dwie rzeczy naraz. Głównie wino. Na tym najlepiej się wychodzi. Na pewno coś wymyślisz. Na pewno uda wam się jakoś dogadać. Twoimi znajomościami na psychę na wchodzimy. Pewno coś wymyślisz. Aż tak ci zależy? Do czego mógłbyś się posunąć, żebym jednak przyjął propozycję Tomasa? Byłbyś gotów zrobić coś niezbyt moralnego? No niech będzie, wyciągaj Dika. Zrobię co trzeba. Człowiek, ten jeden raz. To lubię. Ale musisz być bardzo ostrożny. Spokojnie. Dla kumpla. Po prostu, jeśli chcemy wprowadzić piwo Tomasa na rynek, musimy osłabić konkurencję. Handel winem przynosi Ernesto takie dochody, że mrocznemu paladynowi trudno będzie się przebić. Dam ci butelkę wina. Pamiętaj, żeby go nie pić, bo się pochorujesz. Jest zepsute. Pójdziesz na targ i podrzucisz ją któremuś z kupców mających w ofercie wino. Co nam to da? No wiesz, po winie Ernesto ktoś się pochoruje. Ludzie zaczną mieć wątpliwości co do jakości jego towaru. Tłumaczyć dalej? Rozumiem. Wrócę, jak to załatwię. Ten Lorenzo to jednak kurwa jest cicha dla koneserów. Jednak 300 IQ, ale nie taki kurwa człowiek. Myślałem, że ten Lorenzo to taki jak sytuacja? Miły szef, a tutaj Lexus to ciągle najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto prowadzi własny interes lub jest w inny sposób powiązany z handlem na wyspie. A tutaj taki trochę pan Dick. Możesz mi coś powiedzieć o gildii kupieckiej? Pan Cook. Przez ostatnie lata zdołaliśmy potroić nasze wpływy w tym rejonie i założyliśmy wiele faktorii. Nowa myszka, ale jedna rzecz się nie zmieni. W zawsze w działaniach kierujemy się przede wszystkim rozsądkiem. Nie zajmujemy się zleceniami, które wydają nam się mało opłacalne lub zbyt ryzykowne. Dopiero kiedy dostrzeżemy w czymś wyraźne korzyści, podejmujemy decyzję o działaniu. Przyjmujecie nowy... Ale kwestii dialogowych. Cóż... Właśnie wznowiliśmy nabór do naszych gońców, ale nie przyjmujemy byle kogo. Wolimy ostrożnie dobierać nowych ludzi. No to witam serdecznie. Liczymy, że potencjalni rekruci będą mogli się pochwalić umiejętnością trzeźwej oceny sytuacji oraz wytrwałością w dążeniu do celu. No to jak to Zwłaszcza, chyba o mnie. Że czasami trzeba nagiąć kilka zasad, by klient był zadowolony z naszych usług. No to jak to akurat Oczywiście, chyba nie dla mnie. Wymagamy też lojalności. Ach, to dla Nic mnie. Nam po niezorganizowanych obwiesiach, którzy ostatnimi laty tak tłumnie zasilają szeregi straży. No spytajmy go, jest strasznie dużo opcji, to spytajmy. Widziałem wśród was ludzi, którzy nie wyglądają mi na kupców. Każda prężnie działająca organizacja musi zapewnić swoim interesom bezpieczeństwo. Takim gwarantem są najemnicy Adelarda i łowcy Garosa. Czyli wykwalifikowani szermierze oraz tropiciele z całego świata. W zamian za godziwą zapłatę zobowiązani są do działania w ramach objętej przez nas strategii. Czym handluje wasza organizacja? Wszystkim pewnie. Powinieneś raczej zapytać, czym nie handlujemy. Chłopcze, sprowadzamy na Archolos nawet takie dobra jak przyprawy z Wysp Południowych czy futra z Nordmaru. Dzięki naszym zaufanym przewoźnikom transport towarów jest o wiele tańszy i wygodniejszy.
Dlatego tak wielu klientów ceni sobie współpracę z nami. Poza tym, z cenami, jakie oferujemy, nie jest w stanie konkurować żadna inna organizacja handlowa na świecie. Jakie zdanie ma gubernator o waszej prywatnej armii? Armia? To duże słowo, chłopcze. Nie jest tajemnicą, ja już tylko słyszę Morris, to jest... Morris, tylko mam jedno w głowie. ...cały kantor strażnikami miejskimi i położył ręce na naszym majątku. Niestety zapomina o tym, jak wiele zyskuje dzięki współpracy z nami. Bez zaangażowania gildii, Archolos wciąż byłoby zabitą dechami kolonią na granicy cywilizacji. To dzięki naszym inwestycjom wyspa jest w stanie konkurować z takimi ośrodkami jak chociażby słynne Corinis. Morris dobrze o tym wie, ale nie przyzna tego, bo jest królewskim poplecznikiem. Także ale to, że zbytnio urośniemy w siłę. Miałem chyba powiedzieć dla widza. Bardziej godzą w nasze interesy. Inaczej, ale jest to. Ale mamy ręce związane przez edykty królewskie. Teraz są dwa na raz, ale już czuję smak. Ten taki tak, no dobry. Ale jak zalałem jeszcze do tego niebieskiego, ten czerwony, to już w ogóle jest wyśmienicie. Dla tych, co kogoś to interesuje, jeżeli kogoś to interesuje. Chciałbym dołączyć do gildii. Każdy dobry człowiek jest u nas mile widziany, tylko... No i nie kurwa, wszystko ujebane już od lejku. Kupca, wojownika czy tropiciela. Powiedz mi, co cię do nas sprowadza, chłopcze? Pitos? O. Chcę znaleźć zaginionego brata. I Pitos. Zaiste. Szlachetny cel. Zazwyczaj odwiedzają nas same portowe menty albo obiboki, których nie stać na płacenie podatków. Z przyjemnością powitamy w naszych progach szlachetne serca, które przedkładają pomoc i oddanie nad swoje własne dobro. On się tak miło mówi, a tutaj sabotażuje wino. Dostaniesz wiele okazji, by spełnić swój cel. To tak jak przy wymianie handlowej. Ty czegoś chcesz i my czegoś chcemy. Sumiennie wykonuj obowiązki, a wesprzemy cię w poszukiwaniach. Dobrze, skoro pytanie wstępne mamy za sobą. Ale ładnie pachnie. Jocie kręca. Do gildii mogą dołączyć tylko obywatele miasta, którzy udowodnili swoje uprawnienia odpowiednim dokumentem. To nasz podstawowy warunek. Spełniasz go? Spełniam akurat. Oczywiście. Świetnie. Jak ja obywatel? Dokument? Dobrze. Wszystko się zgadza. Teraz konkrety. Udowodnienie obywatelstwa nie oznacza od razu, że zostaniesz członkiem Araxos. Będąc prężnie rozwijającą się organizacją, naturalnym jest, że mamy wielu zewnętrznych wrogów. Z tego względu staramy się nie mieć ich w naszych szeregach. Słowem, musimy cię lepiej poznać, aby zadecydować, czy się nadasz. Powiedz tylko, co mam zrobić? Porozmawiaj z naszymi ludźmi, poznaj ich, a gdy będą czegoś potrzebować, pomóż im. Gdy uda ci się coś zdziałać, wróć do mnie, a sprawdzimy, co o tobie mówią. A co o mnie mówią? Bo jest tam pewnie trochę po tego. Pogadałem z nimi, coś tam pomogłem. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku Jeba. Członków gimnazji. A kurwa. Tak, wiesz, ja ta laska... Posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Słyszałem, że nie załatwiłeś tej sprawy z Armarem. To bardzo niedobrze. Miałeś okazję, nie potrzebujemy ludzi, którzy nie potrafią wykorzystać tak dogodnych szans. Musisz się jeszcze przyłożyć. Chcę, by efekty twojej pracy... Rozumiem. Do kogo dokładnie powinienem to... się udać? Na placu targowym znajdziesz kupca Armara. Podobno ma dla gildii jakąś ofertę. Słyszałem, że niejaki Ernesto ma problemy z jakimś alchemikiem. Chciał skorzystać z pomocy gildii w tej sprawie. Możesz też wstąpić do Helgi, naszej zaprzyjaźnionej karczmarki. Może ona coś dla ciebie znajdzie. No i jest jeszcze Dima, nasza kobieta pracująca. Otwiera swój własny biznes i potrzebuje pomocy z negocjacjami. Gdzie znajdę Dimę? Mastragan na placu obok naszej siedziby. W której karczmie pracuje Helga? W karczmie Syreni Lament. To ta w porcie, zaraz obok burdelu. Burde. Gdzie znajdę Ernesto? Obecnie przebywa na terenie naszego kantoru. Czeka, aż ktoś zajmie się jego sprawą. Przypomnij mi, gdzie znajdę Armara. Nie słuchałeś mnie? Na placu targowym. Jak nie wiesz, jak tam trafić, to skorzystaj z naszych przewodników. Dzięki, to mi wystarczy. Ja pierdolę, ile misji.
Ja pierdolę, ile kufrów. Aż się trzeba chyba kimnąć do północy i tu pokazać, że jednak ja się nadaję. A ty nie chodzisz spać pewnie. Jesteś szefem, szef nie śpi. Szef pracuje. Nie działa mi klawiatura? Co się dzieje? Czemu nie mogę skręcać? Działa. Idziesz spać? Nie. Spać? Poszedłeś spać? Nie poszedłeś spać, ale może wy się tu zgromadziliście. Co jest? Rudy nie, do ciebie nie miałem, Dima też nie. Ronia, do ciebie też nie miałem misji. Otmar, do ciebie może miałem misję, to przy okazji już tam poklikam. Nie, widzę, że nie. Ty nie. Garos. Też widzę, że nie. No to Adelard? Chyba nie. Ej, ty. Nie. Czyli to nie będą aż tak proste misje, w których ja tylko będę chodził w prawo, w lewo i je wykonywał, tylko faktycznie będziemy musieli niestety poszukać. Niestety, bo mam strasznie też dużo misji po prostu, żeby porobić. Posłanie z Dimy, mam dla niej odnaleźć niejakiego Sundera i wyciągnąć z niego jakieś wieści. Najmniej powinien skręcić się w pobliżu Karmy, wiesz, w Silbach. Jest potwornie dużo misji, które musimy wykonać. Myślę, że jest 31 minut nagrywania i to nie jest dużo, bo zdążyliśmy co jedyne. Ja chyba przez ten odcinek zdążyłem 3 słowa powiedzieć. Jeśli chodzi o to, to akurat... Ernesto, on miał chyba jakąś misję, tak? Słyszałem od Lorenzo, że masz problem z pewnym... Jeszcze pogadamy. Nie powiem, długo kazał mi czekać. Tak długo, że w końcu sam musiałem ruszyć 4 litery sprzed ciepłego kominka i zadbać o swoje interesy. Mam nadzieję, że ale tu, kurwa, kopsuwa. Jednym człowiekiem. Najlepszym. Odważne słowa jak na takiego młodzika. Zobaczmy, czy jesteś w stanie poprzeć je równie odważnymi czynami. Zamieniam się w słuch. Masz, napisie. Sprawa jest nietęga, więc nie ma co gadać o suchym pysku. No dobra. Leż mi pije. Widzisz, gusta mieszkańców tego miasta to zaiste ciekawa rzecz. Wbrew panującym problemom gospodarczym, ludzie coraz częściej sięgają po trunki z górnej półki. Musiałem więc zainwestować w zioła i przyprawy do kuchni, o które dzisiaj coraz trudniej. Sam jednak o zielarstwie nie mam pojęcia, więc zazwyczaj zlecam zbieranie ziół podwykonawcom. Parę dni temu wynająłem do roboty pewnego chłopaka, który twierdził, że zna się na ziołach jak mało kto. W międzyczasie pewien podmiejski alchemik o imieniu Bodowin zamówił ode mnie 3 paczki ziół leczniczych. Zleciłem chłopakowi zerwanie ziół i zaniesienie ich alchemikowi. Następnego ranka usłyszałem łomotanie do drzwi mojego lokalu. Wstaję, patrzę, a na ganku stoi sam Bodowin i wymachuje paroma roślinami, mówiąc, że mój człowiek przyniósł mu jakieś chwasty. Mam teraz problem, bo ten cholerny gówniarz gdzieś czmychnął. Jeszcze wydałem na niego pieniądze, a reputacja? Lada dzień poleci mi na łeb, na szyję. Dlaczego tak przejmujesz się zdaniem Bodowina? Tak Bodowin? Się składa, że wchodząc na nowy rynek muszę dbać o opinię u klientów. Liczyłem, że Bodowin poleci mnie innym. Po tej sprawie na pewno nie zostawi na mnie suchej nitki, a wtedy ludzie przestaną mnie postrzegać jako zaufanego kontrahenta. Jak mogę ci pomóc? Najlepiej by było, gdyby Bodowin zapomniał o całej sprawie. Swoją drogą, gdyby jakimś cudem udało ci się odnaleźć tego gówniarza i przyprowadzić do mnie, dostałbyś parę monet więcej. Skąd znasz tego człowieka? Podesłała mi go Sigrid, stara znajoma. A ja skorzystałem z propozycji, no bo czemu nie? Wtedy jeszcze miałem do niej zaufanie. Opiekuje się owcami w dzielnicy rzemieślników, w pobliżu wschodniej bramy Koszar. Jeśli się zgubisz, zapytaj o drogę któregoś z gońców. Kim był ten znawca ziół? Znawca ziół od 7 boleści. To na pewno. Nosił włosy spięte w kuc. Pamiętam, że nazywał się Kaw. Swoją drogą, cholernie głupie imię, nie? A ty masz, kurwa, na... Jak ty masz na imię? Tę sprawę. Jeśli zawiesz, Ernesto. Co się o tym dowie i będziesz mógł pomarzyć o dostaniu to się do Araxos. To tym, kurwa, Kaw to jest nie najgorsze. Mój głos ma dla niego spore znaczenie. Dobra, ja pomóc tobie. Wyrwać chwasta nazywa się misja. To kolejna misja, którą trzeba wykonać. Ale myślę, że tą wykonamy, bo mam blisko. Już miałem kończyć odcinek właściwie.
Ale myślę, że możemy się udać. To jest ta laska, która... Która wiem, gdzie się znajduje. Ja już mniej więcej ogarnięty jestem w mapy. Więc... Więc używam mapy. Żeby dojść tam, gdzie chcę. Proste. Wydaje mi się, że to się znajduje tu. Gdzieś się zakinowałem jakąś beczkę. Tutaj fajne jest to, że możemy chodzić z mapą. Kurwa, jak ja bym wcześniej wiedział, to gdzie już bym był. Byśmy kończyli... O. Wybacz mi takie kontrowersyjne pytanie. Co myślisz o legalizacji bagiennego? To jest kurwa dobra ciekawostka. Archolos. To jest dobra ciekawostka. A komu to potrzebne? A na co? Cóż, zapomnij, że pytałem. Jeżeli nie wiecie, do czego nawiązuje ta ciekawostka, to jest to do pytania, co pani sądzi o legalizacji marihuany. A komu to potrzebne? Mały smaczek, aczkolwiek nadaje tej gierce takiej... Takiego, no wiecie. Nawet możesz samą potrawę, kurwa, zrobić dobrze, ale czasem potrawa bez, kurwa, na przykład jakieś zioła smakuje, beznadziejnie smakuje. Tak, tutaj mamy mega dużo kufrów, które ja mogę okraść. Pamiętam to miejsce. Ja tych kufrów nie udało mi się okraść, więc je okradniemy. Pogadamy z tą laską i w następnym odcinku prawdopodobnie udamy się do Silbach z powrotem, bo mamy tam kilka misji jeszcze do wypełnienia. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Super. No i to mi się podoba. Jak ja pomóc? Przy testowaniu zamków, czy działają? Pięknie działają. Jak się fajnie otwiera. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Jakieś tutaj miksturki. Mogą być te miksturki. Oj, nie ten przycisk. Więc chodź, tu idziemy. Idziemy jeszcze na górę się kimnąć. Może tu gdzieś powinno być jakieś łóżko albo coś takiego. Nie, ale jest więcej kufrów. No może być i więcej kurwa kufrów. Lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, 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 prawo. No jest blisko. O, jakiś pas, pas siły. No 500 golda kosztuje, więc jakby nie pogardzę. Natomiast akurat siłę to nie idziemy. Saving, żeby się gra nie skraszowała i nie musiał tego otwierać kurwa od nowa. Teraz to jest super, że po restarcie komputera. Po 3 tygodniach ten saving jednak śmiga. To jest zajebista informacja. Idziemy się kimnąć, bo pewnie ona śpi. Jak ona się nazywała? Nie pamiętam. Ale bez znaczenia. O ty, jak ty masz wolne łóżko? Czego u diabła chcesz? No jak ja się tu kimnąć do poranka. Czy o poranku wszyscy wstali? Wstali. Tękuje, ta naprawia i ktoś tu powinna, ta laska powinna tu pilnować. Owiec i to, co ostatnio też zrobiłem, a nie pokazałem wam na odcinku, dodałem jeszcze staremu psowi mięsa i on chyba był giga fest zadowolony i my już kurwa jesteśmy kumplami. I patrzcie, możemy przytulić pieska. Tigrid, to była ta laska chyba, z którą powinienem porozmawiać. To może jeszcze znajdziemy tego chłopa, który tam oszukał. Przychodzę w innej sprawie. Skoro nie chcesz nic ode mnie i moich owiec, to daj mi spokój. Przysyła mnie Ernesto. Ernesto, powiadasz? A czego on może ode mnie chcieć? Powiedział, że nie masz co liczyć na upust w jego lokalu. A co ja mu zrobiłam? Nie jest zadowolony z twojego człowieka. Człowieka? Jakiego mojego człowieka? Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Człowieka od ziół, którego mu podesłałaś. Faktycznie. Teraz sobie przypominam. Dla twojej wiadomości, to nie był mój człowiek. Coś z nim nie tak? Okazał się partaczem, a teraz gdzieś zniknął. To ci dopiero. To wszystko, co masz do powiedzenia? Przez ciebie Ernesto ma teraz spore problemy. Przeze mnie? Tak to już jest. Jak zlecasz komuś robotę, a nie wykonujesz jej samemu, raz trafisz na bystrzaka, raz na cwaniaka. To ryzyko, z którym musimy się liczyć. A co do Ernesto, to przeproszę go za tę sytuację. Ty mi lepiej powiedz. Gdzie wynajęłaś tego? No właśnie. Pamiętam, że tamtego dnia byłam w porcie i na moje nieszczęście przechodziłam w pobliżu tych okropnych, mrocznych tajemnic. Właśnie tamten gnojek mnie zaczepił. Jeśli to już wszystko, to wybacz, ale muszę wracać do pracy. Czym są? No właśnie. Miejscem,
do którego tacy młodzikowie jak ty nie powinni zaglądać. O, to burdel jest. Rozumiem z tego, że to jest miejski Zamtus. Znaczy Zamtus. Zostawmy już ten temat. Dlaczego? Drażni cię temat Zamtużu? Chcesz wiedzieć? Proszę bardzo. Mąż mnie opuścił dla jednej z tych jęc mrocznych tajemnic. Czy rozumiesz, jaka to dla mnie obelga? No trochę sobie. Nie wiedziałem, że to tak. Ale też bym. Sprawa. Tak. Ygritte. Nie wiedziałeś. Widziałeś te. Do tematu, powiedz mi lepiej, gdzie jest to miejsce. Może chłopak, którego szukam, nadal się. A tu ty. Dojdź do bramy w dzielnicy kupieckiej. Tej naprzeciwko siedziby magów ognia. Przejdź przez bramę i idź w dół, w kierunku portu, aż dojdziesz do tawerny o nazwie Syreni Lament. Mroczne tajemnice to ten paskudny budynek. Wrażenie, że mi mi wibruje tego. Te biurko. Mam do ciebie jeszcze kilka pytań. Rozumiesz, co to takiego troska o zwierzęta? Zresztą, co ja sobie myślę. I tak pewnie nie masz pojęcia, co mam na głowie. Kilka pytań, nie więcej. No, jak pamiętasz, jak wyglądał chociaż? Miał włosy spięte w kucyk. Przykro mi. Może powiesz mi jakieś konkrety. Przykro mi. Ale nie mam pamięci do twarzy. Jak miał na imię? Jeff, czy jakoś tak. Nie pamiętasz imion swoich pracowników? Jeszcze raz Jeff? Ci mówię, że to Jeff. Nie był żaden mój pracownik. Fach to po polsku brzmi. Tylko błęda z bardzo pospolitym imieniem. Jeff. Więcej się ode mnie nie dowiesz, bo muszę zająć się moimi owcami. Miłego dnia życzę. Dzięki, dobra. Misja wyrwać chwasta. Miał na imię Jeff, dobra. Niczego więcej się nie dowiem. Dobra, no możemy odwiedzić też miejsce Zamtuza, co mi szkodzi. Chociaż dzisiaj spałem 2 godziny. Mniej więcej, więc jakby. No, nie jest to kurwa Adam Małysz, jeśli chodzi o formę. Nie lecimy dzisiaj wysoko. Chociaż czasem z moimi kurwa niedopowiedzeniami, przekrętami tego, co ja pierdolę, pewnie z 300 razy już przekręciłem zdanie, które miałem powiedzieć w tych odcinkach. To może być nawet i wysokich lotów odcinek. Bo trzeba się czymś wyróżnić. Raczej wolałbym się wyróżnić śmiesznością i poddymianiem, niżeli debilizmem. Kurwa, jak tylko słyszę słowo debilizm, to od razu mam mona na twarzy. W sensie w umyśle. Tak sobie wyobrażam. W sensie to nie brzmi dobrze, ale on tak często mówi. Debilizm. To jest piękne. Złoty człowiek, złoty człowiek, słuchajcie. Absolutna legenda. Trochę to Jaspera podobny. W sumie i Jasperkę też lubię. Dawid Jasper. No i Mabana. Ja to. Tylko ja strasznie nie lubię, jak ktoś. Bo to jest tricky question, bo z jednej strony oglądasz kogoś, kto jest upośledzony. Dosłownie jest upośledzony. Ma upośledzenie. No z drugiej strony śmiejesz się sytuacji, które są takie. No i to i takie, no wiecie, bardzo czarny humor, nie? I z jednej strony to może się wydawać śmieszne, a z drugiej, czy powinniśmy się z tego śmiać? Co za skandal! Taki kawał drogi na marne! Coś się stało? Przeszliśmy na piechotę, taki kawał z Silbach. Kłóciliśmy się przy bramach, a teraz nawet nie chcą nas wpuścić. Powiedzieli nam, że do mrocznych tajemnic wpuszczani są tylko zamożni i porządni. No ale my przecież jesteśmy porządni i mamy złoto. A odkładaliśmy je bardzo długo, by tu przyjść. To serio, na dziwki odkładałeś, znaczy na... Ile złota zebraliście? Bardzo dużo. A ile dokładnie? 10 sztuk złota. Aha. Ech, szlak by to. Musimy sobie znaleźć jakieś inne ciekawe zajęcie, by ta podróż nie poszła na marne. Życzę powodzenia z 10 sztukami złota. No, szukam Jeffa, kurwa, ale nie widzę, żeby tu gdzieś stał ktoś, kto ma na imię Jeff. Miał się znajdować przy karczmie, tak? Znaczy przy tym.
twierdzić, jak bardzo chyba nie pozostało mi nic innego, jak pójść do portowego Zamtuza i tam poszukać tego zbieracza. No to jestem tam. Jestem bramy przy kościeli nocnej, zatem nie iść drogą w dół, aż do teleportu Syreny. Zamtuz jest obok tawerny. No jest Zamtuz obok tawerny. Może ten chłop się po prostu zbieracz nazywa. Może to jest jakiś przypadkowy obywatel. My dopiero kiedy z nim pogadamy, to on nam coś powie ciekawego. Raczej wątpię, żeby twórcy gry tak zrobili, ale no nigdy nie wiadomo. Idziemy, szukamy tego Jefa. Może on jest w ogóle kurwa w Zamtuzie. Jest tu może kurwa jakiś Jef? Widziałaś tu może ostatnio faceta z włosami spiętymi w kucyk? Wielu odwiedza mój lokal, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Myślisz, że pamiętam te wszystkie kaprawe gęby? Może jest coś, co mógłbym zrobić, żeby... Oni mogą do Zamtuza, ja nie mogę? Wątpię, ale możesz popytać kurtyzan z mojego lokalu. Tylko pamiętaj, że informacje nie są darmowe. Dobra. Ambrosia. Szukam faceta noszącego kucyk. Może spotkałaś go tutaj? Odkąd tu pracuję, widziałam wielu mężczyzn. Nie przypominam sobie jednak, by ktoś z taką fryzurą pojawił się tu w tym tygodniu. No i wszystko. Rachela. Tu ostatnio o pewien chłopak z włosami spiętymi w kucyk? Dużo klientów nosi taką fryzurę. Zastanów się, czy ktokolwiek odpowiadający temu opisowi zachowywał się podejrzanie w waszym lokalu. Boba. W sumie był taki jeden. Parę dni temu facet chwalił się o jakimś przekręcie. Ale to nie ja spędzałam z nim czas. Porozmawiaj z jedną z moich przyjaciółek. Któraś z nich widziała się z nim cały wieczór. Dobra. Katia? Hej, chciałbym... Nieczynne. Przyjdź później. Coś się stało? Owszem, i to dużo. Ten Pieter doprowadza mnie do szału. Jeśli powiesz temu obleśnemu facetowi w kącie, żeby przestał łypać za mną swoimi kaprawymi ślepiami, to... dostaniesz nagrodę, słodziutki. No dobra. Dlaczego ochronić? No właśnie, dlaczego ochronić nie może się zająć? To jest kurwa dobre pytanie. Mówisz o Amirze? To tchórz i obibok. Dostał robotę w Mrocznych Tajemnicach tylko dlatego, że jest bratem właścicielki. Przyłazi tu głównie popatrzeć na spódniczki i żłopać piwo. Ot, tyle z niego pożytku. Ale wpierdolić potrafi trochę. Zrobię z nim porządek. Chcę to zobaczyć. I o cię kręcę, jak my normalnie samicy zaimponujemy, tylko zapis. Jak to kurwa brzmi? Samica to jest w ogóle moje ulubione słowo. Zaraz po japier chruper. Trochę sus. Ruszcie, smarkacz. Iś piórkolot. O, giga, popularne młodzieżowe słowa. Nie wiedziałem, że do lokalu wpuszczają takich żałosnych gburów jak ty. Co, żeś tam bąknął? To, co słyszałeś. Masz przestać nękać Katię albo osobiście nauczyć się szacunku do kobiet. Będę robił to, na co mam ochotę, a ty prosisz się o solidne lanie. No to ciekawe jest. No przecież chłopia, przestań. Połóż się. Rozsądnie. Zastanów się nad swoimi czynami. Odpocznij sobie. Weź trzy głębokie wdechy. I oddaj mi przede wszystkim to, co miałeś przy sobie. Czy Pieter... Nie no, Pieter widzę oddycha. W teksturze kurwa tego fotela, nie fotela, to jest kanapa, sofa. Ale oddycha, słuchaj. Pieter. Moja głowa. Ty mogę się tu kimnąć w ogóle, nie ma takiej opcji na tego. Teraz grzecznie pójdziesz i przeprosisz tę panią za swoje świńskie zachowanie. Ty sukin. Słucham? Nie, to znaczy tak, dobrze, przeproszę. No i wszystko. Katia, informacja dotarła. Pieter nie będzie już ci sprawiał problemu. Och, nie wiem jak mam ci dziękować. Jeszcze trochę, a rozbiłabym butelkę na jego prymitywnym łbie. Witam, to ja. Jednak ludzie Marvin, Szomiec Alfa. Zeszli na psy. Potrzebuję informacji o pewnym człowieku. Kogo takiego szukasz? Twoja koleżanka Rachela twierdziła, że odwiedził cię podejrzany mężczyzna. Mówisz o Kafie? Nie jestem pewien, ale chyba tak. Każdy, kogo pytałem, nazywał go inaczej. To prawda. Był tu ostatnio ktoś taki.
Nie wyglądał mi na bogacza, ale ciągle się chwalił, że stać go na wszystkie luksusy, bo właśnie dostał wypłatę. Jakbym się widział. Mówił też, że ma zamiar iść do łazienki. Jakbym się widział. Wypocząć za wszystkie lata pracy. Jak dawno to było? Ja też. Kilka dni temu. Wanna i 4 godziny. Pozdro. Nie wiem, czy jeszcze go tam znajdziesz, ale możesz spróbować. Do łaźni, no ale ja mam 50 minut odcinka, więc żeby też nie przedłużać, żeby ten odcinek nie trwał całej godziny, bo przecież kurwa zanim ja znajdę tą łaźnię, a ta łaźnia gdzieś była w ogóle na samym początku, to trochę minie, więc widzimy się, jeżeli znajdziemy tego typa na samym początku i może jeszcze na szybko dokończymy w tym odcinku ten wątek. Dobra, więc jesteśmy przy łaźni, żeby ten odcinek nie trwał 5 godzin, to tak wam trochę streszczę akurat ten wątek. Słuchaj, proszę, może... zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Okej, czyli ty mi nic aż takiego ciekawego powiesz, ty zwykły obywatel. Czekamy tego kafa, powinien mieć włosy spięte w kucyk. Obywatel, obywatel. Pewnie będzie w ostatniej komnacie. Oczywiście. Nie, ty! Ślepy czy co? To miejsce już jest zajęte. Kaf, jak sądzę. Może i kaf. Czego chcesz? Przysyła mnie Ernesto. Przez ciebie kupiec wpadł teraz w nie lada kłopoty i chętnie utnie z tobą na ten temat pogawędkę. Jaki znowu Ernesto? Nie znam żadnego Ernesto. Nie cwaniakuj, tylko gadaj prawdę. Podobno przechwalałeś się w burdelu na lewo i prawo swoim małym przekrętem. Wiesz co? Z tobą to chyba trzeba porozmawiać w inny sposób. Wiesz, ty jesteś kurwa półnago i masz jedyne co to 5, więc myślę, że co pogadali. Skakuj z piwa i 3 monet. Wstawaj kurwa, bo ja tu odcinek muszę nagrywać, chłopie. Ktoś wolno wstawał kurwa. Moja głowa. Po tym ciosie z łuka. Jak? Wróciła ci pamięć? Nie musiałeś być tak brutalny. Słuchaj. To był taki mały przekręt. Dzięki niemu miałem zaoszczędzić trochę monet. Wątpię, żebyś z tego małego przekrętu zdobył tyle pieniędzy. Gadaj, kto ci opłacił. To niemożliwe. Patrz mi na usta. Zaprowadzisz mnie do swojego pracodawcy. Albo będą cię zbierać z bruku, kawałek po kawałku. Dobra, dobra. Wygrałeś. Nie, no jest 52 minuty odcinka, no. Tylko daj mi się ubrać do cholery. Dobra, dokończymy słuchajcie sobie ten wątek w następnym odcinku, no bo nie mogę zrobić, znaczy w teorii mogę i 3 godzinny kurwa odcinek zrobić, ale jednak wolałbym się najpierw zastanowić. Nie no, nie ma sensu takich dużych odcinków rzucać, bo nikt tego nie będzie w stanie też oglądać, szczególnie że to jest 2 razy dziennie, ktoś to ogląda na bieżąco serię, po prostu będzie w ciemnej D jak dupa. Więc widzimy się jutro, wesołych świąt. Zostawcie lajka, wpadnijcie na Twitcha i tam normalnie są takie dymy, że to chuj. Co za przymułę dzisiaj na odcinku. Ale może nie było aż tak najgorzej, jak mi się wydaje. Nara.